Zgodnie z prawem, obowiązek prawny spoczywa na dyrektorze szpitala, który w przypadku, kiedy szpital zanotował stratę za rok ubiegły, czyli za 2018, jest zobowiązany do 30 września, był zobowiązany przedłożyć program naprawczy. My długo dyskutowaliśmy, wiedząc bardzo dokładnie, jaka jest sytuacja, jakie zadłużenie Szpitala Ostrowieckiego. Ja już Państwu mówiłam od grudnia ubiegłego roku, że ta sytuacja jest tragiczna i że niestety muszą być podjęte bardzo konkretne działania. Tak dalej nie da się trwać, bo szpital jest na krawędzi. Jeżeli zadłużenie szpitala przerosło majątek szpitala, czyli 153% do 100%, to Państwo zdajecie się sprawę, że to są ostatni moment na ratowanie tego szpitala. Stąd po bardzo długich dyskusjach, po szczegółowych wyjaśnieniach, Zarząd Powiatu zdecydował się przyjąć ten program. On jest troszeczkę przyjęty warunkowo, ponieważ dopuszczamy możliwość zmian w tym programie, w trakcie jego realizacji, oczywiście jeżeli by się pojawiły inne istotne okoliczności. Program w początkowej wersji był nawet dosyć ostrzejszy. Tutaj dopuściliśmy możliwość uratowania jednych z usług, ale tu było pozytywne jakby nastawienie w zasadzie kierownika, więc dalej pewne usługi będą tutaj świadczone. Jednocześnie chcę zaznaczyć, że ten program jest jakby taką bazą, bo szpital co roku generuje straty i co roku taki program naprawczy powinien stawać. Rok 2019 skończy również się stratą i przy tym zadłużeniu szpitala i w ogóle istniejącej sytuacji w kraju dotyczącej szpitali powiatowych przez lata będą stawać programy naprawcze. Natomiast on jest w tej chwili taką ramą, gdzie wszelkiego rodzaju modyfikacje, działania będą się na nim opierać. W 2018 roku poprzedni zarząd przyjął program naprawczy, który w zasadzie nie był programem naprawczym, bo on żadnych konkretnych rozwiązań nie wskazywał, natomiast był taką diagnozą szpitala. Za 2017 rok takiego programu nie było. Program przyjęty przez zarząd w daleko idącym skrócie zawiera likwidację, być może będzie to łagodniej przenosiny, ale już gdzie indziej, zakładu opiekuńczo-leczniczego oraz likwidację oddziału otolaryngologii. Dano tu także szansę fizjoterapii laboratoryjnej na dalsze wykonywanie tych usług, oczywiście ze znacznym zredukowaniem kosztów. Również rok 2020 jest to rok, gdzie będziemy przyglądać się ginekologii. Tutaj też musi iść obniżka kosztów i to przede wszystkim obniżka kosztów osobowych, bo ten oddział generuje jakby największe straty. A więc na tym oddziale, który uważamy, że ze względów społecznych powinien być utrzymany w Ostrowieckim Szpitalu, po prostu nastąpi lekka organizacja, ale przede wszystkim doprowadzająca do obniżenia kosztów osobowych. I na dzień dzisiejszy z naszych informacji wynika, że to jest możliwe. Jednocześnie program zawiera prorozwojowe kierunki, a więc zwiększenie świadczenia usług i po oddziale otolaryngologii będą zwiększone usługi na oddziale okulistyki. Ten oddział musi zostać też wyposażony w nowoczesne narzędzia. Też będziemy rozbudowywać stacje dializ, a więc w tym kierunku pójdą zmiany oraz oddział pulmonologii. Oddział pulmonologii jest jednym z trzech istniejących w tym województwie, a więc tutaj ma przed sobą przyszłość. Nieszczęściem tego szpitala jest to, że jest stary budynek. Lekarze pracują, pielęgniarki na sprzęcie, często pochodzącym jeszcze z lat 90. Tutaj, proszę Państwa, nie było jakichś inwestycji w sprzęt, inwestycji, które byłyby w sposób coroczny.
Jeżeli amortyzacja szpitala jest na poziomie 3-3,5 milionów złotych, to świadczy o tym, jak jest przestarzały ten szpital. Więc no, wymaga to też szeregu zmian. Ja przypomnę tylko, za chwileczkę będziemy oddawać do użytku nowy SOR. SOR bez lądowiska, poprzednicy jakby go wycięli z projektu. Na to lądowisko też jeszcze musimy znaleźć 4-4,5 miliona złotych. Za chwileczkę rozpocznie się tak długo wyczekiwany, budowa tak długo wyczekiwanego parkingu przy szpitalu, a więc chcemy również inwestować w ten szpital. Sytuacja by była o wiele lepsza, gdyby powiat miał możliwości finansowe. Powiat ma 57 milionów zadłużenia i takich możliwości nie ma. Jeżeli uda nam się pokryć tą stratę szpitala, przypomnę 13 milionów 800 tysięcy żywej gotówki, to naprawdę będzie to wymagało przez starostwo, jednostki starostwa po prostu przetrwania 2020 roku. Od samego początku mówiliśmy, że naszym celem jest uratowanie Ostrowieckiego Szpitala i tego słowa chcemy dotrzymać. Szpital Ostrowiecki jest szpitalem wieloprofilowym i jakby się chciało utrzymać wszystkie oddziały. Ale proszę zauważyć, że te straty, które niektóre oddziały generują, no pociągają cały szpital za dno. Na dno. W programie naprawczym jest wiele też rozwiązań dotyczących wszelkiego rodzaju zmian regulaminów, negocjacje ze związkami zawodowymi. Myśmy zobowiązali dyrektora do takiego szczegółowego harmonogramu działań. Oczywiście ten program w dniu dzisiejszym przekazaliśmy wszystkim, a jest ich 8 związkom działającym w szpitalu. Zostaje przekazany też do opiniowania na Radę Społeczną i będzie on przedmiotem obrad na sesji 30 października bieżącego roku. Ja uważam, że o sytuacji szpitala, o tym, co się dzieje, opinia publiczna powinna być szeroko poinformowana. Ku mojemu zdumieniu w 2017 roku jakby zatwierdzenie programu przerzucono na zarząd. Szpital jest zbyt odpowiedzialną instytucją i zbyt mającą wpływ na życie mieszkańców powiatu ostrowieckiego, aby wszelkie działania toczyły się z jakąś ukrytą kurtyną. Oczywiście realizacja tego programu naprawczego jest niemożliwa bez włączenia się załogi. Mam nadzieję, że prawie 800-osobowa załoga szpitala to rozumie. Program naprawczy również zawiera zaciągnięcie kredytu w wysokości około chyba bodajże 27 milionów, ale chcę tutaj powiedzieć wyraźnie, jest on na pokrycie zobowiązań natychmiast wymagalnych, przeterminowanych, no już sięgających prawie 26 milionów złotych. Jest po to, żeby zmniejszyć obciążenie finansowe szpitala. Jeżeli, proszę Państwa, za miesiąc wrzesień obciążenie finansowe za przeterminowane należności, wszelkiego rodzaju odsetki szpital płaci około 230 tysięcy, a spłacenie ich wcześniej i odsetki za kredyt to jest 130 tysięcy, czyli pozwoli to zaoszczędzić miesięcznie około 70 tysięcy. Ja chcę powiedzieć, że to zadłużenie szpitala narastało przez lata. Skąd się wzięło? Ponad 50 milionów. Kredyt też nie jest naszym tylko wynalazkiem. W poprzedniej kadencji w sumie zaciągnięto kredyty w szpitalu na ponad 25 milionów. Tylko że te kredyty uważam, że zostały przejedzone, służyły na zaspokajaniu bieżących potrzeb. Natomiast nic nie zadziało w tym szpitalu, co by doprowadziło do obniżenia kosztów. Sytuacja finansowa służby zdrowia jest tragiczna w całej Polsce, tak samo szpitali finansowych. Zobaczymy, czy jakiekolwiek rozwiązania wprowadzi rząd nowe, czy zwiększy się pula ryczałtu na 2020 rok. Będziemy tutaj ostro walczyć, ale przyjmując ten program, przyjęliśmy takie założenia, jakie są nam w tej chwili dostępne. Proszę zauważyć, rezygnujemy z pewnych usług, ale rozszerzamy pozostałe. Usługi, które typu
na przykład operacje zaćmy, które są nielimitowane, które mają doprowadzić do wzrostu dochodów. Z jednej strony likwidujemy, z drugiej rozbudujemy, ale w tym kierunku, aby ten szpital w miarę zyskał stabilną sytuację. Więc to nie jest tylko proste cięcie kosztów. Jest to na pewno skomplikowane, ale jest jakaś szansa, że w przeciągu kilku lat ten szpital stanie na nogi. Ja mam nadzieję, że też zmienią się pewne rozwiązania prawne, bo tym sposobem pogrążą się wszystkie szpitale powiatowe w całej Polsce. Proszę także zauważyć, że szpital ostrowiecki jest wyjątkowy, bo chyba nikt w całej Polsce nie osiągnął takiej straty. Jeżeli w 2017 roku było 4,5 miliona, w 2016 4, a w 2018 nagle strata jest 16,5 miliona, z czego powiat ma pokryć 13 800, no to na Boga to jest raczej nigdzie niespotykane. To zastaliśmy, to staramy się po prostu rozwiązać. Ja, korzystając z okazji, naprawdę chcę zdementować jakieś wszelkie plotki, które do mnie docierają, że my nagle 200 osób będziemy zwalniać, że będziemy prywatyzować szpital. Nie, i jeszcze raz mówię nie. Obejmując urząd starosty, obiecałam coś mieszkańcom i tego słowa zamierzam dotrzymać. Natomiast program naprawczy nie uda się bez współpracy przede wszystkim z załogą szpitala i ze zrozumieniem własnych racji. Nie da się szpitala utrzymać w tej formie. My, proszę Państwa, mamy problemy, żeby utworzyć przychodnie przeszpitalne. Po prostu nie ma miejsca. Wywalczyliśmy niewielki, bo niewielki, ale kawałek kontraktu na poradnię ortopedyczną, co zresztą bardzo mi na tym zależało, bo wszyscy wiemy, co się dzieje w poradniach dostępnych na mieście i pacjenci, którzy po operacjach ortopedycznych wychodzą z szpitala, tak naprawdę muszą stać w kolejce do Krasnala, nie są oni jego obsługiwani w szpitalu. Rusza poradnia neurologiczna, aż się prosi jeszcze kilka poradni. Fakt, że mamy problemy z lekarzami, to są problemy też ogólnodostępne w całym kraju. Walczymy. Ja mam nadzieję, że nam się uda. Ja powiem tak, jest to pierwszy, uważam, odważny program, który pokazuje jakby kierunki wyjścia. I mam nadzieję, że on wyjdzie, ale to musi być również przy aprobacie. Nie da się szpitala utrzymać w obecnej formie, nie starając się o zwiększenie dochodów i o zmniejszenie kosztów. Ja nigdy nie mówiłam i nie powiem, że szpital ma być dochodowy. Nawet nie śmiem marzyć, żeby on się bilansował w przeciągu kilku lat, bo ta strata będzie, jeżeli nie zmienią się warunki w całej Polsce. Ale strata na akceptowalnym poziomie. Powiat, który ma pokrywać tą stratę szpitala, będzie to robił kosztem oświaty, kosztem funkcjonowania wszystkich instytucji, kosztem budowy dróg, chodników i tak dalej, kosztem zminimalizowania wszystkich obowiązków, do których on jest powołany. Niestety mamy taką rzeczywistość 2019 roku.